taka była moja koleżanka Edytka tu na Igańskiej, u Mareczka. To ona jak lampkę wina wypiła, to była pijana. Jednemu człowiekowi służy, jednemu nie służy. A jeżeli będzie miał takie przyjmują zmiany wydawania dekretów, jeżeli jako prezydent jednocześnie będzie stał na czele rządu, tak jak to wygląda mniej więcej w Stanach Zjednoczonych obecnie, no to będzie miał niesłychaną władzę nadaną przez konstytucję. I teraz ciekawa sprawa. Konstytucja, którą się proponuje w tej chwili, zakłada, że prezydent będzie mógł być prezydentem tylko dwie kadencje. Więc tyle tych filmów o papieżach, że w sumie nie najgorzej, bo po że są tajemnice starożytnych cywilizacji, 43 starożytna Mezopotamia, od Babilonu po Bagdad, to jest bardzo ciekawe. Tylko że jest propozycja, żeby w tym projekcie, na którym Babilonia debatuje w Turcji, jest propozycja, żeby te dwie kadencje liczyć od zmiany konstytucji. Czyli prezydent Erdoğan jest teraz prezydentem, zmieniamy konstytucję i on ma jeszcze za nas dwie kadencje. Bardzo ciekawe. Chyba mógłby dobrze i ta Babilonia, to ona rzutowała na cały świat, bo to był początek cywilizacji jakiejkolwiek. Ale niestety pogański, tam trójca. No tak, ale to już jest historia też biblijna. Ewentualne zmiany ma poprzedzić referendum. Referendum ma się odbyć za kilka miesięcy w kwietniu. Jakie są szanse, że Turcy powiedzą tak zmianom konstytucji? Moim zdaniem dosyć spore. To znaczy pamiętajmy, że prezydent Erdoğan i partia AKP mają spore poparcie społeczne. Oscylujące wokół 10%, no i to między innymi plus układ z partią nacjonalistyczną w Sejmie dało im możliwość zmiany konstytucji, tak, ponieważ pamiętajmy, że te zmiany w konstytucji już zostały klepnięte przez parlament, tak, czekamy tylko na potwierdzenie ze strony narodu, na referendum. No i cóż, niewykluczone, że te zmiany w konstytucji przejdą, tak, no bo Erdoğan jest po prostu popularną osobą, jest to, co zawsze podkreślam, że jest świetnym mówcą, bardzo dobrze umie operować głosem, wie, co mówi, mówi bez kartki, mówi w sposób językiem trafiającym do zwykłego człowieka. Więc tak, oceniam, że jest spora szansa, że do tej zmiany dojdzie. A dodajmy jeszcze do tego, że udany zamach stanu w połowie zeszłego roku to był idealny argument, żeby wprowadzić kolejne zmiany. Świeże. Sporo mówiliśmy o sytuacji wewnętrznej w Turcji, skupmy się jeszcze na tym, co dzieje się na linii chociażby Ankara. Tutaj pewne napięcia, które wiążą się z faktem, że do Grecji dotarło kilku, 8 generałów, których posądza się o to, że mogli być zamieszani w przygotowanie nieudanego zamachu stanu. Grecja nie chciała wydać tych wojskowych Turcji. No i nadal nie chce. No i sytuacja jest znowuż ciekawa, bardzo interesująca, ponieważ z jednej strony wyobrażam sobie, że Grecja nie chciałaby mieć jeszcze większych problemów z Turcją, a z drugiej strony no bardzo wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy tych generałów, czy innych, którzy biegają się za granicą, przecież Grecja nie jest jakimś wyjątkiem, odosobnionym przypadkiem. To nie jest jedyny kraj, w którym tureccy wojskowi ubiegają się o azyl. Przesadę. No i teraz bardzo wielu polityków ma poważne wątpliwości, czy Turcja, która zresztą wcześniej, jeszcze przed czasami AKP, jeszcze przed... 636. Według doniesień organizacji w rzeczywistości oznacza wysiłek. Każdy wysiłek na rzecz rozpowszechnienia islamu lub poprawienia sytuacji innych muzułmanów to właśnie dżihad. Wysiłek na no, ale jednak one pozostawały. Według islamu prorok Mahomet był wysłannikiem Boga na Mekę. Mamy chwalić Boga koniec stycznia. Że Mahomet pochodzi od Allah. Były zakazane i zapobiec kultom duszy. Też zakazane były kulty boskie. Był coraz bardziej rozczarowany u Żydów drugie przykazanie też nie będzie szczynił obrazu, co katolicy wyrzucili. Ta religia była na początku dobra, a potem coraz więcej czasu spędzał w jaskiniach. Dzięki faryzeuszom
Niestety, to co było dobre, było wynaturzone. W roku 612 usłyszał głos. Był pewien, że należy on do archanioła Gabriela, który poznajmił, że Bóg wybrał go na swojego wyśmiałca. Mahomet zmarł w roku 632. Wcześniej dał początek wielkiemu epiwirytonemu oraz machinie wojennej, która miała część sądu. Czyli poznać od 636. Armie Sasanidów i Jazdów spotykają się pod wioską Al-Kasibiya na południu Bagdadu na Ukrainie. Wojskami Sasanidów liczącymi 120 tysięcy ludzi dowodził Sunny Rustam. O czym rozmawialiśmy już u Państwa przy programie, że no to jest takie przeciągnięcie liny, żadna strona. Nie ma karetki pogotowia, obecną siłę. Tylko 4 tysiące. 30 razy mniej niż żołnierze Sasanidów. Żeby ten drugą stronę nie zabrać, taką stałą dostać ludzko. Arabski przywódca Sa'd ibn Abir Waqqas krzyknął: to nie są żarty. Nie było Matki Boskiej jeszcze, nie wymyślili. Dopiero w 531 roku powstała Teotokos, królowa nieba, która była wcześniej jako Artemida Efeska, Izyna, Izyda Diana i różne inne. Matka nie przyjechała boska na ratunek, żeby znieczulić Wiesławowi, który był to lewe udo. Opancerzone słony wywoływały panikę w ich szeregu. To, co zapowiedział, że zrealizuje. Słonie, zobacz. Czemu się dziwić? Chociaż może właśnie temu się dziwimy, że polityka. Nie wiedzieli, jak pokonać słonie, które rozwijały wszystko na swoim drodze. To jest ciekawe pytanie, bo do tej pory Stany Zjednoczone z uporem odmawiały. O, patrz, widzisz? W końcu odkryli, że najbardziej wrażliwe na ataki są słone wędrowce. Akurat. Wzdłuż arabskich szeregów rozlazło się wołanie: celujcie w trąbę. Dziękuję, do widzenia. To zadecydowało o wyniku bitwy. Ascorbita, gdy potrzebuje naprawdę dużej dawki. W czasie 4 dni walk zginęło 30 tysięcy ludzi. Nie było się z nim, mój wieczór. Musiałeś być silny. O! Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg. Przerażeni sasanidzcy żołnierze rzucili się do ucieczki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej. Arabscy nędzarze zwyciężyli. Arabscy nędzarze zwyciężyli. Pod Al-Kasibiyą przypieczętowała los imperium Sasanidów. A teraz nie zwyciężą arabscy nędzarze? Bo oni są krajem takim, wiesz, trzeciej kategorii. Pokazali ich główną drogę. Droga do podwoju stała swoją. A co powiedział Bin Laden? Jak straszył Amerykę, co mówił? W bitwie pod Al-Kasibiyą, a ludzie znieśli drogę na dwóch rękach bożeńską. No i co on mówił? Tam powiedział, co czeka Amerykę, co on mówił? Że jeszcze gorsze czeka ich piekło. W którym zakazano kontaktów z miejscem ludnością. Powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. W połowie VII wieku Arabowie panowali nad Mezopotamią i wyżyną Irańską, aż do centrum Asii. Część historyków uważa, że właśnie w Korei pojawiła się nazwa Korei. Dyskusja wciąż się toczy. Mniejszość twierdzi, że nazwa pochodzi od starożytnego sumeryjskiego miasta Ur. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Przeważa jednak przekonanie, że ma związek z semickim określeniem rzeku, w tym wypadku brzegu rzeki. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. Marzyłam o dalekich podróżach. W roku 661 wybuchł konflikt między pierwszą muzułmańską dynastią Umayyadów i pewną sektą islamską na południu Iraku.
Ludzie są tym niektórzy tak zainteresowani, że mogliby nic nie jeść, nic nie pić, by tylko komentowali i gadali. Takie ciekawe to jest. Co mówi Koran, co mówi Biblia. A teraz firma Orange tak rozmyła te mózgi, że ani Biblia, ani nic, ale że teraz do tych świętych katolickich wrócili, to ja nie wiem. Że ta Zofia Maciąg wróciła, to ona cały czas dewotką była, ale że są takie dewotki, że się modlą i modlą się do czegoś, co praktycznie nie istnieje, ale one sobie ubzdurały i ta Matka Boska ich tam wysłuchuje. Zostali wybrani przez Boga, by władać muzułmanami. Czy ty słyszałeś, co się dzieje na świecie? Jaka może być prorocza wizja? Przecież wschód z zachodem się dogadają i jest, co się stanie? Niszczą religię. Powiedzą, przez całe wieki była religia, było ścinanie głów, palenie żywcem ludzi, palenie Biblii, ciemnota niesamowita, że jeżeli ktokolwiek będzie wyznawał jakiegokolwiek Boga, obcięty zostanie mu łeb. Ale tak ma być do tego, bo w prorokach Biblii jest zapowiedź zniszczenia religii, ale ja ci mówię, jak to praktycznie może być, że zobacz, nie będzie wyjścia, ten że Rosja na Amerykę, Ameryka na Rosję, mówi tu Jackowski o Chinach i nie będzie wyjścia, zobacz, co się dzieje tam u tych Arabów, z czego to wynika? Ciemnoty religijne, bo to właściwie religia nie jest winna, ale na religii ktoś bazuje, religię wykorzystuje, podszywa się i po prostu będzie trzeba skasować to wszystko. Oni udają, że wiedzą, a to przecież co to za wiara, skoro ja byłam na spotkaniach na temat religii muzułmańskiej, że oni nawet cztery Ewangelie uznają, muzułmanie, w meczecie ma cztery Ewangelie, a co się robi, gdzie Ewangelia, a gdzie wiesz, idą, i razem z tłumem, jeden drugiemu wiesz tam obuja, wbija, bo bomby podkładają, czy rozsadzają się, a większość pewnie tego nie chce i sobie robią źle, dlatego ich przesiewają, zawracają, proszę z powrotem, co nas to obchodzi. Najgorsze, bardzo ładny obraz. Uwag do tego zmierzamy najbardziej przerażająco na myśli. Skala zniszczeń na zawsze odcisnęła piętno w duszach Irakijczyków. Irak. Irak. O. Widzisz? O matko. Na początku XIII wieku słynny Czengis Khan stworzył w Azji Środkowej niezwyciężoną armię koczowniczych mongolów. Pod bojem kontynuowali jego synowie i wnuki. My mamy tego też znajomego Mongoła. W roku 1257 tylko on chyba z nimi to nic wspólnego nie ma, no ale powiedzmy, że stamtąd się wywozi. Nie sposób podchodzić bez emocji. Ja sam Mongołowie wyznawali różne formy szamanizmu. Od entuzjazmu do wielkiego rozczarowania. Hulagu wielokrotnie wspominał, że jego celem jest zniszczenie islamu. W nowej rzeczywistości i nagle takie rozczarowanie, że... Hulagu zażądał kapitulacji od 37. abbasyckiego kalifa al-Mustasima. Spalę twoje miasto, twoje ziemie i zniszczę cię. Jeśli chcesz ocalić siebie i swoją czcigodną rodzinę, wysłuchaj mój rad. W przeciwnym razie poznasz wolę Boga. Prace nad utworzeniem sieci muzeów, nowe placówki odpowiedzialne za odpowiedział, nie odważysz się mnie zaatakować. Z pomocą przyjdzie mi cały muzułmański świat.
wylicza także dotychczasowe osiągnięcia. Niestety świat muzułmański nie uczynił niczego. Bagdadu wpadł w ulicę. Tramwaj 23, nie tam jedzie. Leci ci. Się konferencji podsumowującej dzisiejsze rozmowy w kancelarii premiera. W styczniu 1258 roku Hulagu poprowadził na Bagdad 70 tysięcy wojów. Beata Szydło wspominała, że resort kultury odgrywa niezwykle istotną rolę w jej gabinecie. Mówiła też o najrozmaitszych kontekstach działalności tego właśnie resortu, zarówno o polityce historycznej, medialnej, jak i tej związanej z dalszym planem. Mamy ambitne projekty i programy nie tylko związane z polityką historyczną, ale również i z rozwojem mediów, z polityką kulturalną. Podstawą działania jest idea, żeby promować polską kulturę, pokazywać oczywiście te bardzo ważne dla Polski wydarzenia, ale też chcemy bardzo aktywnie wspierać kulturę lokalną i te działania również zostały przez pana premiera już rozpoczęte. Chaos, spustoszenie, tę kulturę lokalną ma wzbogacić między innymi powstająca właśnie sieć w ciągu kilku tygodni premierzy zamordowano około 100 tysięcy ludzi. Także Muzeum Żołnierzy Wyklętych zniszczono też Muzeum Kresów w Lublinie czy Muzeum Polaków Ratujących Bagdadu, zobacz, jak ucierpiał Bagdad przez Mongołów. Przygotowania do podróży w porozumieniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapewnić ma rekordowy w tym roku budżet, większy od tego ubiegłorocznego od 200 milionów złotych. Piotr Gliński zapowiadał dziś także, na czym między innymi polegać będą inicjatywy związane ze wspomnianą rocznicą. Program rządowy niepodległy, pięcioletni program, zawsze będzie im się kojarzyć z destrukcją i do marca formalnie w tej chwili będą budżetowanie na 17 rok, 12. Daj spokój. To jest program, tak, jak to straszne wiedzieć. Stulecie polskiej niepodległości, czy zmiany programu, dużej imprezy ogólnopolskie, działalność, uczestnictwo obywatelskie i trzeci jego następcy, Al-Fawidzi, władali Irakiem, wschodnią Anatolią, Kaukazem i Iranem z irańskiego miasta Tabriz. Informował dzisiaj także, że w jego resorcie trwają obecnie prace nad 12 różnymi ustawami, szczegóły tej dotyczącej nowych regulacji związanych ze ściąganiem abonamentu radiowo-telewizyjnego. One mają być znane jeszcze wcześniej. Najazdom towarzyszył brak stabilizacji i upadek gospodarczy. To był najczarniejszy okres w dziejach kraju. W ubiegłym roku wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 2,8%. W roku 1357, po śmierci ostatniego lidera chamickiego władcy, Mongołowie nie mogli zapanować nad Ujgurami. Rządy przejęli różni lokalni władcy. W XVI wieku w Iraku doszło do starcia między dwoma wspieranej poprzez wzrost funduszu pracy, a ten wzrost wynika z jednocześnie ze wzrostem liczby osób zatrudnionych, a z drugiej strony poprzez wzrost wynagrodzeń i oczywiście też wzrost gospodarczy wspierany jest przez niską inflację, wzrost wartości dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, czy jednocześnie wspierany jest program Leszek Plus. Leszek Skiba dodał, że wzrost gospodarczy uważamy za swój obowiązek. Jest szansa na poprawę w tym zakresie. W roku 1453 zdobyli Konstantynopol i przemianowali królestwo. Wystawy zakończyły się, a wydatki inwestycyjne w ramach tych kolejnych ram finansowych jeszcze nie ruszyły z pełną siłą. Z tym oczekujemy, że inwestycje naturalne w tym roku istotnie wzrosną i inwestycje powrócą jako ten drugi najważniejszy motor wzrostu gospodarczego. To oni wyposażyli piechotę w Grunwald. Dodał, że na podstawie opublikowanych danych można wnioskować, że ich wojska wydawały się niezwyciężone. Był w czwartym kwartale wyższy niż 2,5% osiągnięte w trzecim kwartale. W roku 1529 za rządów 10 sultana wielkiego wojownika Sulejmana Wspaniałego Imperium Osmańskie osiągnęło szczyt rozwoju i stało się mocarstwem. Irak. Zobacz, wiecie, jaki to ból dostać taką dziwą. Dynastię Safawidów zarządziła w 1499 szach Ismaili. Ich państwo stanowiło terytorialne i społeczne fundamenty współczesnego Iraku. Wszystkim nie uprawiać sportu.
A przez przypadek takie czasniki się włączyło. To o Babilonie, to... Pojawili się jako społeczność muzułmańskich mistyków w górach Azerbejdżanu. W końcu przyjęli szyjstwo. Tu na Nowym Świecie kiedyś, wiesz, co sprzedawali? Koran. Na ileś tam, ja kupowałam. Biblię, Koran. I tam takie głupoty, poezja, wiesz. Takie coś jak w psalmie z Biblii, ale to przez cały Koran takie, wiesz, bajeczki. Szech Ismail najechał Irak w roku 1508, by przejąć kontrolę nad dwoma najświętszymi miastami szyjtów, na Czafezy i Karbala. Gdzie tam to do Biblii się równa? Się nie równa, no ale to jest jakaś też historia. Sułtan Sulejman uważał się za najwyższego kalifa islamu. Chciał panować nad Irakiem nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także religijnych. Turcy pragnęli zająć Irak nie tylko, by pokonać szyickich Persów i przywrócić go sądom. Dla Sulejmana Wspaniałego był to symbol imperium Abbasów. Zdobycie kraju równałoby się wskrzeszeniu ich chwał. Sulejman uważał się bowiem za dziedzica spuścizny Abbasów. Lekarz nie stwierdził niepokojących objawów. Pediatra skierował dziewczynkę do szpitala w Karbala. Sulejman uderzył w roku 1534. Bez walki zajął dawną stolicę Abbasów w Bagdadzie. Obrońcy błyskawicznie skapitulowali przed Turkami. Sunnicy mędrcy wręczyli Sulejmanowi klucze do miasta, dziękując mu za uwolnienie spod krwawych rządów Safarii. Mimo zajęcia Bagdadu, Turcy walczyli z Safawidami o opanowanie w imperium jeszcze długo po śmierci Sultana w roku 1566. W końcu Safawici uległi. W roku 1638 Irak wszedł w skład Imperium Osmańskiego. Przez następne dwa stulecia następcy Sulejmana w Almatach w Kazachstanie. W slalomie równoległym kobiet złoto zdobyła Weronika Biela, a brąz Karolina Sztokwisz. W tej samej konkurencji srebro przypadło Oskarowi Kwiatkowskiemu. Biało-czerwoni mają już 5 medali uniwersjady, 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. Wszystkie wywalczyli snowboardziści. Tymczasem w biegach narciarskich czwarte miejsce zajęła dzisiaj Ewelina Marcisz. Mistrzynią w biegu pościgowym została Rosjanka Anna Nieczewskaja. Srebro wywalczyła jej rodaczka Lilia Wasiliewa, a medal brązowy zdobyła reprezentantka gospodarzy Anna Szewczenko. Polka straciła do zwyciężczyni 41 sekundy, natomiast do brązowego medalu zabrakło jej prawie 19 sekund. Ewelina Marcisz bardzo żałuje straconej szansy. Robiłam wszystko co w swojej mocy, żeby ten medal dzisiaj był, jednak się po raz kolejny nie udało. No, mam lekki żal do siebie, ale czasu cofnąć nie mogę. Po raz kolejny dałam z siebie wszystko. Pewne rzeczy nie przeskoczymy. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakaś szansa, żebym mogła sobie ten medal wywalczyć, ale miejmy nadzieję, że tak. I my też miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie i że Ewelina Marcisz zdobędzie jeszcze medal podczas zimowej uniwersjady w Almatach. A w najbliższy weekend odbędzie się kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trener polskiej kadry Stefan Horngacher podjął decyzję, że na skoczni Mamucie w Oberstdorfie będą skakać ci sami zawodnicy, którzy skakali niedawno w Willingen, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. W Oberstdorfie odbędą się 2 konkursy indywidualne w lotach. Kwalifikacje zaplanowano na piątek na godzinę 16. Sobotni konkurs rozpocznie się o tej samej porze, a niedzielny godzinę wcześniej. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Tajpej. Polka przegrała z Chinką Li Qiu 3-6, 7-5, 4-6. Z kolei włoska tenisistka Kamila Giorgi została zawieszona na 9 miesięcy przez Narodową Federację Tenisową za odmowę gry w reprezentacji w meczu Pucharu Federacji z Hiszpanią, który odbędzie się w kwietniu. Dodatkowo na zawodniczkę zajmującą 74. miejsce w światowym rankingu nałożono grzywnę w wysokości 30 000 euro.
podobny problem ma złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Soczi z 2014 roku w bobslejowej czwórce. Dmitrij Trunienkow, Rosjanin, został zdyskwalifikowany na 4 lata za naruszenie przepisów antydopingowych. Prognoza pogody. Jak informuje IMGW, północna Skandynawia oraz zachodnia, częściowo południowo-zachodnia i centralna część Europy są w zasięgu niżów z ośrodkiem głównym w rejonie Islandii i płytkiego niżu z nad Niemiec. Nad pozostałą częścią kontynentu dominuje rozległy wyż z centrum nad Ukrainą. Wschodnia część kraju pozostaje pod wpływem wyżu z nad Ukrainy. Na zachodzie kraju pogodę kształtuje niższy z nad Niemiec i związany z nim front okluzji. Napływa polarno-morska masa powietrza nad zachodnią część kraju, cieplejsza. W związku z tym dziś w kraju zachmurzenie duże. Na wschodzie oraz na wybrzeżu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami, głównie w zachodniej połowie Polski, słabe deszcze ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 1 do 2 stopni Celsjusza. Na krańcach wschodnich od minus 3 do minus 1. A wiatr dziś słaby. Jedynie na południu Podkarpacia umiarkowany. Południowo-wschodni i południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. 9000 Media Expert, jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka lidera kapel Brodów, który uległ wypadkowi. Wstąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Brusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, Zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Tak zmieniłam protezę, też bolało, ale wielu oficerów, urzędników i intelektualistów, faworytów, który może po prostu nie dotrwać do pierwszej tury. Luty, marzec, duża część kwietnia, to wszystko może się poodwracać. Trzeci jest Emmanuel Macron i o nim również i o kandydatach lewicy porozmawiamy. Piotr Moszyński jest Państwa gościem. Informacje, a po nich wracamy. Światopodgląd. Kredyt bym chciał chyba wziąć, albo pożyczkę może nawet. Mamy kredyt idealny dla Pana. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie nominalne nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, wynoszących 4. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Przewodnik finansowy. Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam. Aleksandra Dziadykiewicz. Reklama. Sonna była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajaj, to chyba gorączka. Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG Fifi za 1899. Smart TV 32 cale Hitachi za 990. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Tak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu dentysty lub ortodonty obrzęki i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym pługaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do pługania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax roztwór do pługania jamy ustnej i gardła 1 ml. Roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania leczenia objawowe stanu zapalnych płuc śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania nadwrażliwe na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny Angelini Farma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dni super ofert w Biedronce. Pomarańcze deserowe tylko 2,69 za kilogram.
maksymalnie 5 kg. A mięso mielone z łopaty wieprzowej i wołowiny Kraina Mięsa jedynie 4,75 za opakowanie 500 gramów. Regulamin promocji na biedronka.pl. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Ale przyspieszasz w nowym roku. Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza. Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 330. Nie wierzysz? Zadzwoń 813-813-813 lub wejdź business.upc.pl. Nerwy nie pozwalają ci zasnąć? Przewracasz się z boku na bok, a rano budzisz się zmęczony? Jest proste rozwiązanie. Senospazmina. Senospazmina zawiera wyciągi roślinne. Możesz ją przyjmować zawsze, kiedy potrzebujesz. W trudnościach z zasypianiem już jedna dawka leku pomoże ci spokojnie zasnąć. Senospazmina to lek. Możesz mu zaufać. Senospazmina. Produkty złożone w syropie. Tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. W trudności z zasypianiem. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Herbapol Lubin S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 15.20, Filip Kekusz, zapraszam. Wrocławska prokuratura postawiła zarzuty związane z reprywatyzacją w Warszawie. Zatrzymany wczoraj adwokat Robert N. jest podejrzany o oszustwo, wręczenie łapówki i podrobienie pełnomocnictwa. Były urzędnik stołecznego ratusza, Jakub R., ma zarzuty oszustwa i przyjęcia łapówki. Zarzuty dotyczą tzw. dzikiej reprywatyzacji działki przy placu Defilat, dawny adres Chmielna 70. N i R. to dwie z pięciu zatrzymanych przez centrali biuro antykorupcyjne osób. Robert N., prócz tego, że jest adwokatem, jest też bratem Marzeny K., byłej pracownicy Resortu Sprawiedliwości, która na zwrocie nieruchomości zarobiła około 38 milionów złotych. Polska gospodarka w zeszłym roku rozwijała się w tempie 2,8%. To 1 punkt procentowy mniej niż zapisano w ustawie budżetowej. Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane są najgorsze od 3 lat, choć nieco lepsze niż szacowali ekonomiści. Gospodarka zwalnia, bo słabną inwestycję, mówił w TOK FM Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Dzisiaj mamy sytuację taką, że praktycznie 1/3 przedsiębiorstw wskazuje na to, że będzie inwestowała w kolejnych kwartałach w 2017 roku. Jest to najniższy wynik od 2008 roku. Czyli nie ma w dalszym ciągu jakichś takich optymistycznych sygnałów do tego, żeby sektor prywatny rzeczywiście inwestował. Wzrost PKB w 2015 roku wyniósł 3,6%. Słuchasz informacji TOK FM. W brytyjskim parlamencie trwa debata na temat Brexitu. Deputowani dyskutują nad projektem ustawy przygotowanym przez rząd, który ma zezwolić na rozpoczęcie procesu opuszczania Unii Europejskiej. Debata ma potrwać 2 dni. Głosowanie jutro wieczorem, potem praca w komisjach i trzecie, ostatnie czytanie w Izbie Gmin. Następnie dalsze prace w Izbie Lordów, aż w końcu głosowanie w obu izbach. Cała debata to skutek decyzji brytyjskiego Sądu Najwyższego, który orzekł, że do rozpoczęcia formalnego procesu opuszczania Unii niezbędna jest zgoda parlamentu w Londynie. Intensywne walki na nowo rozgorzały na wschodzie Ukrainy. Żołnierze Kijowa i prorosyjscy separatyści stali się w mieście Awdijivka. Zginęło w walkach co najmniej 8 ukraińskich wojskowych, 30 zostało rannych. To najkrwawsze starcia w Donbasie od połowy grudnia. Media informują o rannych wśród ludności cywilnej, lecz na razie nie potwierdzono tego oficjalnie. W mieście nie ma natomiast ogrzewania i wody. Kreml zarzuca ukraińskim siłom, że to one sprowokowały walki i podważyły w ten sposób porozumienia pokojowe z 2015 roku. Austriaccy parlamentarzyści będą dyskutować na temat umów o wolnym handlu między Unią Europejską i Kanadą oraz Stanami Zjednoczonymi. To dlatego, że pod petycją przeciwko porozumieniom TTIP i CETA podpisało się ponad 550 tysięcy osób. To prawie 9% austriackich elektoratu. Zgodnie z prawem, jeśli liczba sygnatariuszy petycji przekroczy w Austrii już 100 tysięcy, sprawa musi trafić na forum parlamentu. Umowa CETA została podpisana przez Unię Europejską i Kanadę pod koniec października. Ma znieść większość ceł i barier pozataryfowych. Budzi obawy organizacji pozarządowych, związków zawodowych i obrońców środowiska. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 15.40. Samopoczucia niezależnie od pogody. Życzę sponsor. Producent leku przeciwwirusowego Neosine. Pogoda. Temperatura
Temperatury teraz są od minus 2 do plus 2 stopni. Do nocy mgły i chmury mogą się utrzymywać przede wszystkim na zachodzie Polski. W nocy na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku możliwe marznące opady, przez które jezdnie mogą być oblodzone. Będzie mroźno w nocy od minus 8 do minus 4 stopni. Dobrego samopoczucia niezależnie od pogody życzę sponsor. Producent leku przeciwwirusowego Neozine. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Święto Podgląd. Agnieszka Lichnerowicz. Państwa gościem jest cały czas Piotr Moszyński, dziennikarz RFI. Dzień dobry, jeszcze raz mówię. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o tym, że fascynujące, pewnie niepokojące szczególnie jak się mieszka we Francji, ale fascynujące do obserwowania są zbliżające się wybory prezydenckie we Francji, bo też zgodnie z regułą już Trumpa, Brexitu, naprawdę nie wiadomo kto, ale nie obstawiłby pan kogoś? Nie odważyłby się pan? Może troszeczkę bym się odważył, to znaczy zwalczyć korupcję. Już od wielu miesięcy taką dynamikę wzrastającą wykazuje Emmanuel Macron, który jest w pierwszej trójce razem z Marine Le Pen i François Fillonem w tej chwili według sondaży. Ale on, widać, że on wie, o co mu chodzi i wie, jak do tego dojść. Dlaczego tak mówię? On był do niedawna stosunkowo, to jest kwestia kilkunastu miesięcy wstecz, był jeszcze ministrem gospodarki w rządzie Hollande'a i Wallsa. Odszedł sam z tego rządu, otwarcie deklarując, jeszcze Hollande wtedy nie powiedział, że nie będzie kandydował. Także Macron odszedł z otwartą przyłbicą, że będzie kandydował przeciwko Hollande'owi między innymi. Wtedy wszyscy przypuszczali. I zaczął organizować swoją kampanię bardzo powoli, praktycznie od zera, bo on przecież nie mógł liczyć na poparcie partii socjalistycznej, która stała za Hollande'em, a później za tymi, którzy startowali w prewyborach. Także on musiał zbudować jakieś własne zaplecze i od zera je zbudował. To jest ruch, właściwie to nie jest partia, przynajmniej na razie. To jest ruch społeczny, sami się tak określają. Nazywa się to En Marche, co po polsku można by powiedzieć naprzód marsz, albo w marszu, albo coś w tym rodzaju. W każdym razie to przekazuje tak właśnie posłanie o energii i kroczeniu naprzód. I to już się dosyć rozrosło. Jego taktyka polegała na tym, że on nie robił żadnych wieców wyborczych przez długi czas. Długo to wyglądało w ten sposób, że działacze tego ruchu chodzili po prostu od drzwi do drzwi i przekonywali ludzi, że trzeba głosować na Macrona. Informowali, kto to w ogóle jest i o co mu chodzi. I dzięki temu oni są dosyć już dobrze zakorzenieni w tak zwanym terenie. I poparcie sondażowe Macrona, jak na kogoś, kto nie ma żadnego aparatu partyjnego, pieniędzy partyjnych za sobą, ani nic takiego, no jest zdumiewające, bo jak wspomniałem, jest w pierwszej trójce i to już od dłuższego czasu. I w tej chwili on dopiero w styczniu, na początku stycznia, zaczął robić wiece wyborcze z prawdziwego zdarzenia. Teraz to nabiera rzeczywiście takiego normalnego rozpędu, powiedzmy. No więc pytanie, kto to jest Emmanuel Macron, poza tym, że jest młodym 39 lat. Politykiem. Bez programu. Niejednoznacznym ideologicznie, nie dającym się tak łatwo wpisać w podziały. Do tej pory mówił pan, że współpracował z prezydentem Hollande'em, czyli z socjalistami. No ale rozumiem, że na ich tle jest liberałem. W samej partii socjalistycznej nie był lubiany przez tę część partii, która jest konserwatywna i tradycyjna. Bo on w ogóle przyszedł na stanowisko ministra gospodarki z Banku Rothschilda. W Banku Rothschilda prowadził bardzo dobrą, intratną dla banku wielomiliardową transakcję, która się udała. I on w związku z tym został milionerem, bo prowizja od tej wielomiliardowej transakcji, no to były 2 miliony euro. W związku z tym milioner z Banku Rothschilda, taki obraz stereotypowy, w ogóle nie do zniesienia dla francuskiego socjalisty. To jest niemożliwe. A tutaj nagle Hollande
mianuje ministrem gospodarki, zresztą na tym stanowisku się zupełnie nieźle sprawdził, bo on się na tym naprawdę zna. On wie, o co chodzi w strategii gospodarczej, w strategiach finansowych. No, ale odszedł i gra na własną rękę, odmówił startu w prawyborach lewicy. No i w tej chwili staje się takim biegunem przyciągającym. To znaczy po zwycięstwie Benoît Hamona w prawyborach lewicy, ci wszyscy, którzy głosowali na Manuela Wallsa, byłego premiera, który sam się przedstawia jako socjalliberał, tak samo jak Macron. Macron o sobie też mówi, że jest socjoliberałem. No, w sposób niejako naturalny ta część, czyli 40% elektoratu socjalistycznego, które głosowało na Wallsa w prawyborach, przegrało. Nie będzie głosować na superkonserwatystę i tradycjonalistę ortodoksyjnego Hamona, tylko przejdzie do Macrona, który tylko na to czekał. Dla niego wiadomość o zwycięstwie Hamona no nie mogło być lepszej, bo to mu daje w prezencie 40% partii socjalistycznej przy urnach. To czwarty bohater już bardzo krótko, bo wiele o nim mówiliśmy, bo były prawybory teraz właśnie we francuskiej partii socjalistycznej. To jest Benoît Hamon. Z jednej strony idealista, tradycyjnie lewicowy, tak jak definiowaliśmy tradycyjnie lewicę, a z drugiej strony kapitan Titanica, piszą niektórzy. Rozumiem, że to jest taki kandydat odwołujący się do tych właśnie tradycyjnych wartości lewicowych, co we Francji bardzo wielu uważa, nie jest przepisem dziś na zwycięstwo. No nie jest w sensie ogólnym, a w sensie konkretnym to jego postulaty, które on wysunął w swojej kampanii wyborczej, to jest, powiedziałbym, jego sztandarowy postulat. To jest, z grubsza biorąc, można powiedzieć, francuskie 750+, bo on proponuje, żeby rozdać wszystkim Francuzom powyżej 18 roku życia, bez względu na poglądy polityczne, na status społeczny i na dochody, 750 euro miesięcznie z budżetu państwa. Tak zwany dochód gwarantowany. Dochód gwarantowany, on to nazywa, zdaje się, dochodem zdawowym, uniwersalnym, czy coś w tym rodzaju, nie pamiętam już dokładnie. No w każdym razie to jest czyste rozdawnictwo. O, możemy tutaj, panie redaktorze, o dochodzie gwarantowanym dyskutować jako pomyśle. Tylko, że wie pani, liczby są nieubłagane. Specjaliści wyliczyli, że ten program kosztowałby o 450 miliardów euro rocznie, podczas kiedy roczny budżet państwa francuskiego wynosi obecnie 347 miliardów euro. Czyli pytanie o sfinansowanie tego projektu jest bardzo zasadne. To było niedawno. Bardzo zasadne, bo go po prostu nie widać. Ale rzeczywiście, ale to jest ciekawy pomysł. Znaczy, moim zdaniem warto obserwować te różne eksperymenty, jakie się z nim dzieje, bo to jest być może jakieś rozwiązanie na przyszłość, też odpowiedź na bóle pracy i na frustrację części wyborców, bo to też jest pytanie polityczne. Ale rzeczywiście wróćmy do francuskich wyborów, bo tak słucham pana i się zastanawiam, a co jest dla Francuzów najważniejsze w tej kampanii wyborczej? Bo wszyscy podkreślają, że Francuzi nie poradzili sobie ze stagnacją kryzysową, że bezrobocie jest stosunkowo wysokie, bo dwucyfrowe już, że wzrost gospodarczy jest z kolei tam jednoprocentowy, frustracja młodych nie mogących znaleźć pracy. Rozumiem, że to jest ten nastrój i to, że rozczarowani lewicą wyborcy właśnie odchodzą do Marine Le Pen. Czy to jest to, co decyduje? Sprawa bezrobocia z pewnością tak. To jest od lat temat numer jeden we wszystkich francuskich wyborach i od lat żaden rząd, czy prawicowy, czy lewicowy, czy centrolewicowy, czy jakikolwiek, nie potrafi sobie z tym do końca poradzić. I Macron, no zresztą nie on jeden, o tym mówi wiele osób, wielu polityków, chce uelastycznić rynek pracy, chce, żeby więcej decyzji zależało bezpośrednio od firm, żeby to firmy konkretne ze swoimi konkretnymi możliwościami i problemami dogadywały się na swoim poziomie ze związkami zawodowymi i po prostu stosowały takie metody, które ich zdaniem w ich konkretnej sytuacji będą najlepsze. To jest jakby rdzeń założeń Macrona, żeby w tym sensie odsunąć państwo od gospodarki,
żeby firmy nie były zmuszone stosować szablonowych rozwiązań ustalonych przez na poziomie parlamentu czy na poziomie rządu dla całej Francji. Żeby to nie były szablony, żeby to były właśnie rozwiązania, które na poziomie lokalnym przyniosą po prostu sukcesy. Na to on liczy. Zobaczymy, czy to mu się uda. Na razie musi mu się udać ta kampania. On sam też ma kłopoty, bo jemu z kolei zarzuca się, że kiedy był ministrem gospodarki, że użył pieniędzy resortowych na właśnie na rozruch, na początek tego swojego ruchu, który obecnie stanowi jego strukturę logistyczno-organizacyjną w kampanii wyborczej. To są, rozumiem, zarzuty medialne jeszcze nie prokuratorskie. Jeszcze nie sprawdzone. Właśnie jedno zobaczymy, co z tego wyniknie. A co jest jeszcze ważne w tej kampanii? To znaczy, jakie hasła rezonują? Od Arka. On już teraz nie ma telefonu, zgubił kolejny telefon. Z jednej strony walka z bezrobociem, ale z drugiej strony jak gdyby jakość życia jest też ważna. I z tego punktu widzenia posunięcia, które były bardzo za granicą, krytykowane zwłaszcza w świecie anglosaskim, typu 35-godzinny tydzień pracy, 5-tygodniowy urlop jak mniej więcej, że Francuzi się obijają, że za mało pracują. Tylko nie sprawdzali efektywności pracy wtedy. Wszystko przez to. No właśnie. A tymczasem okazuje się, że ten program 35-godzinnego tygodnia pracy we Francji, co już specjaliści wszyscy potwierdzają, co prawda nie przyniósł zmniejszenia bezrobocia, co było hasłem przy jego wprowadzaniu, ale przyniósł znaczne podwyższenie wydajności pracy. Dlaczego? No mechanizm okazał się bardzo prosty. Rzecz jasna, szefostwo firm, któremu się skraca tydzień pracy, wcale nie oglądało się za nowymi ludźmi do zatrudnienia, tylko wymagało... No...